Siemaszko dziska, z tej strony Sztywny i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015, ale nie na starym kanale, na nowym kanale Ramzes i Sztywny 313pl chyba, czy Sztywny, nieważne. Oczywiście witam was na kontynuacji serii Sąsiedzi. Jak ktoś jest nowy na tym kanale, nie wiedział albo nas nie oglądał wcześniej, to polecam być do mnie na kanał lub do Ramzesa. Po nazwę Ramzesa macie albo, no to wpisujecie Ramzes, a moją Sztywny 313pl. No i witam was na nowym kanale, łączymy siły z Ramzesem, tworzymy jeden kanał, który będziemy chcieli rozbudować w dwóch. Oczywiście będziecie mieć na przykład z odcinka na odcinek perspektywa na przykład Ramzesa, Ramzes będzie wrzucał na ten kanał, raz ja. Oczywiście jesteśmy na góralach, ja sobie przygotowuję pole pod zasiew kukurydzy, więc rozrzucam obornik, coś orki będzie i co? Ramzesa na razie ze mną nie ma. Nie ma, ale już w kolejnym odcinku będzie, więc oczywiście Ramzes będzie miał tam swoje gospodarstwo, z tym nie ma problemu. I musi jeszcze sobie zakupić tam maszynki, ale to też nie ma problemu, bo wszystko jest dodane, tylko zakupywać. Co? Oczywiście w opisie ma, jak ktoś z was przykładowo chce sobie pograć z kolegą w farminga, a nie może znaleźć przykładowo jakiegoś fajnego serwera TeamSpeak, to w opisie macie bardzo fajny serwer TeamSpeaka, którym możecie równie dobrze nas znaleźć, z nami porozmawiać i założyć sobie tutaj kanał, gdy chcecie na przykład pograć z kimś nie tylko w farminga, lecz i też w inne gry. To po prostu bijacie na ten, na to IP, które jest w opisie i po prostu wbijacie tam sprawa do admina, no i admin zakłada wam TeamSpeaka i po prostu później podajecie to IP koledze i możecie razem grać. Oczywiście będziecie mieli tam swój kanał, więc z tym nie ma problemu. No i co jeszcze? Wytłumaczę, bo może dużo ludzi się zapyta, to usunęliście te stare kanały czy coś? Nie, nie usunęliśmy starych kanałów, stare kanały są dalej. To nie jest tak, że one zostaną porzucone czy coś, na nich też będą filmy. A na tym będziemy starali się nagrywać odcinki razem. Przykładowo razem mamy jeden sezon, to razem nagrywamy, więc tak to jest, tylko dzisiaj wyjątkowo Ramzesa nie ma, no bo po prostu nie było go, a ja później prawdopodobnie będę musiał spadać z domku i nie będzie czasu na to nagranie, więc nagrywam na razie sam. Zajadę na gospodarstwo, to wam jeszcze szybko pokażę maszynki. Także jak ktoś jest po prostu starym, ale nowym widzem, starym, czyli oglądał nas wcześniej, a jest nowym na tym kanale, to proszę was, żebyście zostawili subskrypcję do motywacji, będziemy wiedzieli, czy po prostu mamy dalej, czy wam się takie coś spodobało, czy nie. Co jeszcze? No i taka subskrypcja nas zmotywuje, bo to, co ostatnio się odwaliło, bo zrobiliśmy wczoraj, czyli 27 września kanał, a już dzisiaj, czyli 28, jest już 18 subskrypcji, chociaż nic nie było nagrane. No, w sumie ten był. Był filmik z live'a, ale to nie wiem, taki filmik nagrany, bo się zapisał i tyle. Co jeszcze? Oczywiście w opisie macie muzykę, którą słyszycie właśnie teraz. No powiem wam, że taka muzyczka nieźle poprawia audio, więc tam nie ma żadnych szumów czy coś. Więc taką muzyczkę można dodawać, więc żeby nie było praw autorskich, to już tam macie w opisie. Także dzisiaj będę jeszcze chciał zacząć orkę, zaraz to naduję, to wam szybko pokażę, jakie mam maszynki.
Także mamy troszeczkę tutaj do wywiezienia na tamto pole. Zaczniemy jakąś orkę. Później po tej orce jeszcze pójdzie Gruber i może tam Ramzes, słyszałem, że będzie chciał na początek kupić jakiś siewnik do kukurydzy. Więc... oj... więc będę coś myślał, żeby mi przyjechał tutaj coś, zasiał tej kukurydzy. Chyba, że zakupię jakiś stary siewnik do kukurydzy. Bo na razie funduszy za bardzo nie mam. Oj, tutaj. Dobra. Także już jeszcze wam powiem, że początki tego, tej kontynuacji tamtego sezonu nie będą takie przykładowo, jakby wam to powiedzieć, chronologiczne, ponieważ już możemy kosić, no ale chcemy od razu przygotować tamte pole, od razu zasiać jakąś kukurydzę, żeby coś było, więc powiemy wam, że po zbiorach na pewno będziemy już starali się tak, że wiecie, najpierw tam orka, później tam siewy, opryski, tam kiedy opryski i tak dalej, to będzie tak już wszystko chronologicznie, więc z tym nie będzie później już problemu, tylko teraz jest na razie problem, ale będziemy to rozwiązywać. W następnym odcinku będę chciał pojechać zakupić belki, siana i siana tylko, bo słomę już będę miał za niedługo, no i prawdopodobnie już ruszymy ze żniwami ostro. Także tak to będzie. Na razie, no mam już nowsze gospodarki, to nie są jakieś, zaczynam od jakichś 60 czy coś. To już są lekko nowsze maszynki, więc tu nie będzie problemu. Myślę, że taki sezonik średnich maszynek, no nowszych w sumie, wiem, że lubicie. Więc to jest spoko, więc będziecie mieć. W sumie odcinki na tym kanale będą tak do 30 minut, chyba że właśnie takie zapisy z live'ów, chociaż musimy na razie troszeczkę tych subskrypcji, jakby to powiedzieć, nawbijać, żeby już można live'y było odpalać, no bo jak mam 18 subskrypcji, to troszeczkę to te live'y są za bardzo niewidoczne dla innych, więc tutaj jest troszeczkę taka lipa. Ale jak możecie zostawić subskrypcję, to bardzo bym prosił. No tak, to szybko tak. Tutaj 4.41.30 profil, rozrzutnik Gilbert, New Holland, T6 175 główny ciągnik, bo najmocniejszy, tour, łyżka, puk, kun, czwórka obrotowa. Tutaj zestaw Uni, tutaj jest Unia Max. Siewnik Unia Focus, prasa Wikon, przyczepa samozbierająca, talerzówka, przetrząsarka Kuna, zgrabiarka Kuna, kosiarka Sipma, taka oryginalna, tylko przerobiona, przyczepa Fortuna Tandem i Fortuna dwuosiowa. Dobra, ruszamy z kolejnym kursem. Więc jedziemy, sobie pojedziemy bokiem. Aha, i jeszcze tutaj jest kombajn przygotowany do żniw New Holland TC490. Tutaj jest wózek i header. Więc ja już ruszam, bo czas nas goni. A jak to mówię, czas to pieniądz. Więc lecimy na tamto pole. Coś tam może orki już zacznę, chociaż całego tego pola na pewno nie. Troszkę taki malutki ten sztajer ten rozrzutnik, ale daje radę. Może tu jest jakiś skrót, szybciej przejadę.
Może. No, przyjadę, przyjadę. A jak się zapytacie, a to już mówiłem, no to Górale to mapa. V4 oczywiście, najnowsza wersja. Także tutaj jeszcze jakiś może poplon pójdzie. Po troszeczkę jeszcze czasu, zanim to zasiejemy. Z tym nie ma problemu. Obydwa ciągniki są pod konsolę, pod turę, ale tylko ciągnik do tura będę używał New Hollanda, bo mam ten tura New Hollanda, wiecie. Trochę tak sztajer z turem New Hollanda, to taka trochę lipa by to wyglądało. Tak mi się wydaje. Także tak to rozrzucamy. Może jak mi obornika zostanie, to Ramzesowi jeszcze zawiozę tam. Gdzieś się mu wysypie, bo też mu się chłopakowi przyda. No i niestety jeszcze chyba tutaj będę musiał przyjechać. Czy chyba przyjechać, to na pewno. W miarę tutaj widzę, że kukurydza też była kiedyś. Także takie pole jeszcze jest zakupione. Nie będziemy się zawracać, bo... Dobra. Oj, chyba nawet tutaj nie dojadę do końca, więc jeszcze raz będę musiał przyjechać na pewno. Jeszcze od razu taką fajną miniaturę zrobię. Proszę bardzo. Pięknie. Dobra. Poszło. Kurczę, nie wiem, czy tutaj jeden mi starczy. Jeden będzie ciężko, żeby mi wystarczył. Połące tam. Nie zbiedniają. Także tak to wygląda. Idziemy po kolejny kurs. W sumie ludzie, będę kończył już ten odcinek, żeby po prostu jakaś tam, żebyście nie mieli jakichś długich odcinków do oglądania. Ja sobie tu jeszcze pojadę, rozrzucę. Więc ja tak, zapraszam was do subskrybowania, to w sumie najważniejsze, zostawcie suba, żeby po prostu później, żeby było coraz ich więcej. Teamspeak w opisie, nazwy piosenek w opisie, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do następnego, cześć.